A pierdole. Podobno jak się wdepnie w gówno, to człowiek ma szczęście. Dzień dobry. Dzisiejszego pięknego dnia chciałbym wam zademonstrować równie piękną, można to nazwać, białą damę. Choć nie jest to rower damski, nazewnictwo tego typu już dawno przeminęło. Teraz są rowery z niskim przekrokiem, czyli po staremu damka, oraz wysokim przekrokiem. Posiadają kolejny rower firmy Engwe z logiem na baterii, typ P275ST. Jest to rower typowo trekkingowy, posiada bagażnik, błotniki, wygodne siedzenie, wygodną kierownicę oraz wygodną pozycję za tą kierownicą. Świetnie nadaje się do jazdy miejskiej, po parkach, po leśnych ścieżkach. Stworzony jest na długie wycieczki. Producent deklaruje zasięg tego roweru aż do 260 km, co oczywiście testowane było zapewne w warunkach na minimalnych nastawach. Oglądając różne testy tego roweru na różnych kanałach, mogę śmiało stwierdzić, że tym rowerem na pewno zrobicie około 100 km, nawet jadąc na maksymalnych ustawieniach. Czym ten rower się charakteryzuje? Charakteryzuje się przede wszystkim, zresztą jak w większości rowerów Engwe, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, iż te rowery są wykonane wręcz perfekcyjnie. Wszystkie spawy, wszystkie łączenia, układ napędowy oraz wykończenie, naprawdę nie mam czego się tu przyczepić. Zademonstruję, jak rower wygląda od góry, czyli od kierownicy. Załączymy sobie wyświetlacz. Wyświetlacz jest, no, taki można powiedzieć minimalistyczny, co bardzo mi się podoba. No i co mamy? Poziom baterii, prędkość, czyli w tym momencie 2.0, i różne tryby wspomagania. Wyłączony oczywiście off, eco, tour, sport i turbo. Zabrakło jedynie rakiety. Na uwagę zasługują hamulce tarczowe firmy Tektro, także to nie są już takie z najniższej półki, oraz przerzutki Shimano. Manetka do zmiany biegów jest firmy Shimano Alivio, też lepsze jak przeważnie stosowane w chińskich rowerach Shimano Tourney. Przełożeń mamy 9. Sprawą jest regulacja wysokości siodełka. Na początku myślałem, że ta dźwignia służy do tego, aby siodełko składać i rozkładać, a jednak okazuje się, że służy do czego innego ta dźwignia. I popatrzcie sobie. O, w ten sposób to fajnie działa. Naciskamy, opuszczamy, naciskamy i samoczynnie się podnosi. Bateria jest naprawdę olbrzymiej pojemności. Napięcie 36 V, pojemność 20 amperogodzin. Solidna stopka. Jak wspomniałem już wcześniej, hamulce Tektro hydrauliczne. Duża tarcza z tyłu, jak i z przodu. Średnicy 180 mm. Opony typowo miejskie, trekkingowe. Opona o rozmiarze 27,5 × 2,40. Czyli to już jest taka, można powiedzieć, świetnie nadająca się opona w teren. Ciekawa lampka zintegrowana z ramą roweru, zasilana bezpośrednio z baterii rowerowej. Solidny bagażnik z estetycznie wykonanym logo firmy Engwe. Na oponach umieszczone są paski odblaskowe, które świetnie się spisują w nocy. I przechodząc do tyłu, mamy przerzutkę Shimano Altus z 9 przełożeniami. I teraz chyba to, co najbardziej wszystkich interesuje, może ktoś na to nie zwrócił uwagi, ale nie ma napędu z tyłu, a jest napęd tak zwany centralny, zastosowany dzięki silnikowi Ananda. Napęd taki działa zupełnie inaczej jak tradycyjne napędy z czujnikiem pas. Tu jest zastosowany tak zwany czujnik tensometryczny, inaczej nacisku. Impuls do pracy tego napędu jest przekazywany poprzez czujnik, który znajduje się w tym miejscu. I na szprychach znajduje się magnes, który szczytuje nam obroty koła. Rower jest zupełnie legalny. Nawet widziałem sprzedaż tego roweru w firmie Decathlon. Rower rozwija prędkość 25 km. Oczywiście pedałując uzyskamy większą prędkość, z tym, że silnik już w tym momencie nie będzie nas wspomagał. Wracając do baterii, dopiero mi się przypomniało.
Oczywiście baterię możemy ładować na rowerze, jak i możemy tą baterię sobie wyciągnąć. To jest taka gumowa klapka. Otworzę. O, tu mamy w tym miejscu zameczek. Otwieramy sobie blokadę baterii, możemy wyciągnąć baterię, a tu mamy port do ładowania. Oczywiście link do zakupu roweru pozostawię w opisie filmu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może znaleźć ten rower jakiś, jaki... Ja pierdolę. Słuchajcie, ten rower będzie szczęśliwy. Podobno jak się wdepnie w gówno, to człowiek ma szczęście. Co prawda ja nie wdepnąłem, ale rower już coś takiego wyhaczył. Teraz muszę uważać na te miny trawnikowe. Nie dokończyłem, jeśli chodzi właśnie o te linki. Jeszcze raz przypominam, że jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem takiego bądź innego roweru firmy Engue, w opisie jeszcze jest? Nie, to liście, na szczęście. W opisie pozostawię link do firmy. A jeśli ktoś chce uzyskać jakieś szersze informacje na temat tego roweru, to możecie śmiało do mnie pisać na maila, którego umieszczam o w tym miejscu. Może ktoś chce przed zakupem takiego roweru się nim przejechać, chce go sprawdzić, przetestować, to jak się prędzej ze mną umówi, bez problemu może do mnie przyjechać, dosiąść u rumaka i spróbować, czy to jest dla niego. Siodełko przetrę, się trochę chlapało. I słuchajcie, jak widzieliście, myłem rower szlaufem ogrodowym, jest cały mokry, jemu to w zupełności nic nie przeszkadza i na pewno z tego powodu się nie popsuje. Można śmiało myć nawet karszerem, oczywiście z głową i umiejętnie. No i zobaczymy, jak to jeździ. Jadę na trybie turbo, czyli tym, można powiedzieć, najsilniejszym, 19, 20, 25, 27. Dobry. Zaraz ci mandat wpiszę za przekroczenie szybkości. No przekroczyłem, bo dozwolona jest 25 km, a ja wykręciłem 27. O, panie Krzysiu, widzę, tarakota będzie robiona. No to fajnie. Zawsze do przodu. No i testujemy dalej. 22. Nie wiem, czy to jest widoczne. 25. Słuchajcie, w ogóle silnik tak cichutko pracuje. Jak poskładałem ten rower do kupy po wyjęciu z kartonu, no to oparłem sobie go na stopce i kręcę tą korbą, bo ten rower jest, o tym nie wspominałem, ten rower jest pozbawiony manetki i dlatego właśnie jest w pełni legalny. Nie ma manetki. Silnik, który posiada, ma 250 W mocy i teoretycznie rozwija prędkość do 25 km przy wspomaganiu elektrycznym. Dalej możemy sobie dopedałować sami. Wiecie co? Cofnę się, bo jedzie jakiś kurier. Jestem ciekaw, czy czegoś dla mnie nie ma. 27, 28, 29, 30. No, nie jedzie do mnie. Jak wspominałem o pracy silnika, czekajcie, gdzieś stanę, bo tu wieje jak cholera. I słuchajcie, robiłem taki test po złożeniu roweru. Przechyliłem go na stopkę i tu kręciłem korbą. I słuchajcie, no słychać te koło jak pracuje. Oczywiście tam jest mechanizm przerzutki, ale silnika zupełnie nie słychać. I w pierwszym momencie pomyślałem sobie, że coś jest nie tak. Zacząłem sprawdzać przewody, połączenia i sobie tak myślę, silnik uszkodzony, bateria uszkodzona, czy jakieś połączenia elektryczne, a jak się okazuje, wszystko jest w porządku, tylko ten silniczek tak cichutko pracuje, że go zupełnie nie słychać. I teraz jakie są moje odczucia z jazdy?
siedzi się naprawdę bardzo wygodnie. Nie ma w tym rowerze absolutnie żadnej amortyzacji, ale pozycja jest naprawdę no super, super wygodna. I komu bym taki rower polecił? Na pewno nie młodym osobom, chłopakom w wieku 17-25 lat, choć i tacy się znajdą, którzy są rozsądni, bo ten rower nie nadaje się do szaleństw. To jest rower typowo rekreacyjny, na dojazdy do pracy, na jakieś dłuższe wycieczki. Na pewno zadowolone z tego roweru byłyby kobiety, choć mężczyźni również. I myślę, że to jest rower dla ludzi w wieku, no tak przyjmijmy, 30+. Dobrze, zaliczymy sobie górkę. Moją testową. Aha, to sobie zmienię na silniejszą przerzutkę. Jeszcze pod tą górkę tym rowerem nie wjeżdżałem, ale jestem przekonany, że bez najmniejszego problemu da sobie z tą górką radę. No, jak mówiłem, no, pedałuję sobie dosłownie, tak jakbym z tej górki zjeżdżał, a nie pod nią podjeżdżał. Dobry. Były sąsiad by mnie wykończył, mówi 20 razy pod tą górkę. Dobry. Także jeśli chodzi o jazdę, wygodę, komfort, nie mam żadnych zastrzeżeń, jak i do całościowego wykonania tego roweru. Moim zdaniem jest wykonany świetnie. Oczywiście to nie jest rower górski, to nie jest rower do szaleństw, to jest rower rekreacyjny.